Witamy Was serdecznie. Witamy serdecznie. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. I dzisiaj będzie odcinek bardzo ważny, który dotyczy każdego z nas. Chodzi o żywność, która jest truta. To już jest temat, można by powiedzieć, temat morza, bo już tak dużo jest na ten temat od wielu lat o tym truciu, ale tu chodzi trochę o te trucie takie bardziej niebezpieczne i o tą likwidację tej żywności, i właściwie to się dzieje już na bardzo dużą skalę we wszystkich krajach zachodnich. To się nie dzieje w Chinach i to się nie dzieje w kraju na R. Tam ludzie żyją na zupełnie innych zasadach. Tam się zwiększa produkcję zdrowej żywności, normalnej żywności, biologicznej żywności, tak to można nazwać, bo mamy teraz żywność syntetyczną, mamy normalną żywność, która jest biologiczną żywnością, normalną żywnością, gdzie powiedzmy sadzi się normalne warzywa, tak, z nasion niezmodyfikowanych i sadzi się w miarę ekologiczną żywność. To jest normalna żywność. A dzisiaj funduje się nam coraz bardziej żywność syntetyczną, od której mamy chorować i wiadomo, czym to się ma skończyć. I tu są już bardzo duże zagrożenia z tego względu, że prawa potajemnie są wprowadzane w większości krajów i też właśnie słyszałam ostatnio w tym tygodniu, że takie prawa potajemnie zostają wprowadzane w Unii. Jest to przerażające, co Unia tutaj nam szykuje i pokrótce powiem, że chodzi o tą właśnie technologię tak zwaną CRISP, gdzie wycina się DNA i wstawia się zupełnie inne DNA, ale to chodzi o, to nie chodzi o te zwykłe GMO. Tam można wstawić to, co się wszczykiwało do ramienia i my mamy tą żywność jeść. Ponoć już taka żywność wyszła i jest sprzedawana w Ameryce właśnie z tym koktajlem. To ma kontynuować i też, tak jak wiecie, na masową skalę jest robiona likwidacja żywności trzody chlewnej, zwierząt hodowlanych, jajek, mleka, to wszystko już przyspiesza. Jak prześledzimy tak naprawdę to, co się dzieje w różnych krajach, to jest przerażające, jak to szybko przyspiesza. Ostatnio też widziałam taki artykuł tutaj blisko za naszym podwórkiem, można by powiedzieć, w Europie, w Wielkiej Brytanii, że mimo że Wielka Brytania nie jest w Unii, ale dokładnie robią to samo. Oni tak naprawdę nie odstają tutaj od niczego. Robią dokładnie to, co w Unii, że chcą zapłacić, płacą rolnikom bardzo duże kwoty, aby właśnie nie uprawiali roli, i tym projektem są objęte ogromne obszary, które mają doprowadzić do głodu. Więc tutaj albo grozi nam głód, albo grozi nam właśnie naprawdę syntetyczna żywność, która może wizualnie będzie normalnie wyglądać, a będzie wewnątrz powodowała ogromne choroby w nas. I my, patrząc na tą żywność, pomyślimy, że to jest normalna, że my jemy normalną żywność, a to nie jest już ta biologiczna żywność. Więc mam tutaj kilka pytań. My już wcześniej robiłyśmy takie jasnowidzenie i tu przypomnę w skrócie, dla tych, co obejrzeli, to może sobie też przypomną, a dla osób, które nie oglądały takiego odcinka, to możecie poszukać na temat żywności, robaków, i tam było dużo na ten temat powiedziane, w jakim kierunku to będzie szło. We wcześniejszych odcinkach na temat żywności było powiedziane, że to się nie będzie zatrzymywać, że to będzie postępować. I tutaj nie widzimy nic, co zmieni kierunek tego. I będzie coraz gorzej odnośnie żywności i będziemy od niej chorować, więc chciałam tutaj jeszcze raz sprawdzić, czy faktycznie tak jest, czy idziemy tym torem, czy tu jest coś, co się zatrzyma, czy będą te koktajle też w tych
w żywności, to ma być niemarkowane, czy będzie ta CRISP, bo tu właściwie, czy będzie, to już jest stosowana ta CRISP technologia. To już nie wspomnę o mięsie, o sztucznym mięsie. Mnóstwo jest przerażających rzeczy. Robaki, które mają być dosypywane wszędzie, do wszystkiego, już są, ale czy to będzie teraz szło na szerszą skalę? Co nas tutaj czeka? Czy czeka nas po prostu głód i trucie, być może tutaj na terenie Europy, likwidacja rolnictwa i trucie poprzez też produkty częściowo z kraju na U? Czy to jest właściwie taki plan? Co tutaj widzimy? Zanim zaczniemy jasnowidzenie, jeszcze krótka informacja, krótkie ogłoszenie dla Was, ponieważ wiele osób nas bardzo prosiło o to, aby otworzyć ponownie nasze usługi. Jasnowidzenie, terapię, oczyszczanie z energii. Wszyscy ludzie nam bardzo dziękowali i chcą, abyśmy to kontynuowały. Dzisiaj ogłaszam, że można się zapisywać. U nas zawsze były ogromne kolejki. Jak ktoś chce skorzystać, to proszę o kontakt. Prawdopodobnie znów się zrobi bardzo duża kolejka, trzeba będzie długo czekać. Tak więc radzę się pośpieszyć, żeby dostać miejsce. Link do naszego e-maila znajdziecie pod filmem, ale też jest zawieszony na ekranie. Jak ktoś chce skorzystać, to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy ponownie wrócić do Was z nową siłą, z nową energią. Tak więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Więc pierwsze pytanie, czy to, co zjasnowidziałyśmy we wcześniejszych odcinkach na temat żywności, że to się za bardzo nie zatrzyma i będzie postępować, będzie się pogarszać, czy to jest prawda? Czy tu widzimy jakieś zmiany, czy idziemy tym torem? Ja tu widzę, że my idziemy tym torem trucia. Czyli to, co jasno widziałyśmy wcześniej, tu potwierdzasz, tak? Ja potwierdzam. Tu się raczej nie zmieni nic. Czy są jakieś siły, które mogą to zatrzymać? No bo wygląda na to, że rządy robią za plecami wiele rzeczy, żeby nas podstępem wziąć, tak jak było powiedziane w tamtych jasnowidzeniach wcześniej na temat jedzenia. A ludzie nic sobie z tego nie robią. Widać, że nawet nie idą na demonstracje, jeśli chodzi o rolników, już powiedzmy na nasze podwórku w Polsce. I to jest ta pułapka, bo ludzie nic z tym nie robią, a rządy robią, co chcą. Tak to widzę, że ludzie się tu nie interesują. Świadomość ludzi na temat żywienia jest bardzo niska, więc może to wynikać z tego, że nie ma zainteresowania. Ale czy widzimy, że to się zmieni w ludziach, że oni będą coś zauważać, czy w ogóle nie będą tego zauważać? Tak powiem, pół na pół to będzie. Niewiele to zmieni. Czyli sytuacja beznadziejna. Trucie będzie przez to, że ludzie są pasywni. To będzie trucie, tak. Będzie trucie. I też mówiłyśmy odnośnie rolnictwa, że ci rolnicy będą walczyć i do końca tego roku nie zlikwidują ich tak zupełnie, że to się przeciągnie jeszcze na drugi rok. Ale czy widzimy w jakiejś perspektywie, że naprawdę zlikwidują tych rolników, tych małych rolników w Europie, powiedzmy? W 100% to tak nie będzie, że oni zlikwidują wszystkich małe gospodarstwa, wszystkich rolników. Raczej tu widzę, że jakieś będą warunki i te warunki będą musiały być spełnione. Jeżeli nie, no to po prostu rolnicy będą musieli odpuścić. Czyli rolnicy też za dużo nie poszaleją, nie zwyciężą tutaj na dłuższą metę? To się będzie tak toczyć trochę długo, ta cała historia z rolnikami. Tak nie będzie to łatwe. Ja już mówiłam o tym.
widzenia rolnika. Czyli tu widzimy, że jakby dalej tu się za bardzo nie zmieniło. Znaczy się zmieniło się na gorsze, ale to nie aż tak drastycznie, tak? To nie będzie tak drastycznie, że od ręki odetniemy to wszystko i zmieniamy. To tak to nie będzie wyglądało. To będzie postępować w jakimś stopniu i będzie się to, tak można powiedzieć, w jakiś sposób sączyć z tym rolnictwem całym. No to jak oni likwidują żywność, trzodę chlewną i tak dalej, to czy widzimy, że grozi nam właśnie głód? Bo to na masową skalę ponoć likwidują w różnych krajach. Już nie mówię o Europie, już o całym świecie mówię. Czy widzimy, że dążą do tego, może spytajmy się, czy oni dążą, czy te rządy w większości w krajach zachodnich dążą do głodu, dążą do tego, aby właśnie był głód i braki żywności w krajach. Ja nie widzę czegoś takiego jak głód. Bardziej mi tu kieruje, że oni będą chcieli wywołać jakieś zamieszanie tutaj w tym kierunku, ale to się wiąże z przekształceniem tego całego systemu żywienia. To masz na myśli właśnie z tego biologicznego na syntetyczne? To, tak, to można powiedzieć, tak. Czyli przekształcają po to, abyśmy nie mieli dostępu do naturalnej żywności, a jedli tą syntetyczną, żeby chorować, tak? To o tym ty mówisz? Tak, to może tak wyglądać. Tu jeszcze nadmienię to, co Unia planuje, to, że między innymi, już pomijając te technologie CRISPR i tak dalej, ale jeszcze tutaj jest w zanadrzu, że tutaj jeszcze jest coś takiego, że nie będzie można, to chcą wprowadzić już, że nie będzie można dzielić się nasionami. Ktoś, kto ma normalnie nasiona w ogrodzie, to pod karą więzienia nie będzie można dzielić się z kimś innym, przekazywać tych nasion, czy dać za darmo, czy odsprzedać cokolwiek, tak prywatnie nawet. Nie będzie można tych nasion odsprzedać, bo tu się jakby szykuje walka na gruncie takim bardziej prywatnym, bo już nie chodzi o tych ludzi, o rolników, tylko nawet oni wiedzą, że ludzie mają ogrody, działki, swoje pola takie dla siebie, tak? Produkują tylko dla siebie i że ludzie mają dostęp do tych właśnie naturalnych nasion i że to jest łatwo te nasiona przechowywać dla siebie, bo wiadomo, że każdy, kto coś tam sieje, sadzi, to później może sobie przechowywać własne nasiona i przekazywać je komuś, więc ten, kto będzie miał, otrzyma te nasiona, może zrobić to samo i każdy będzie miał jakiś tam zapas naturalnych nasion. Czy faktycznie oni chcą to zrobić? Zakazać właśnie nawet dzielenia się nasionami pod jakąś tam karą? Bo to będzie łatwo można sprawdzić, bo wejdą po prostu na ogród pod siłą i będą sprawdzać, co to są za uprawy. Że to są nie GMO, nie patentowane, bo wszystko ma być opatentowane, to co rośnie, gdziekolwiek to rośnie. Wszystko na świecie ma być zliczone, opatentowane i wszystkie zwierzęta leśne, wszystkie grunty, wszystko ma być po prostu zarchiwizowane. Nic nie może być tak po prostu bez archiwizacji. Jest taki plan, bo to jest plan z ONZ-u, Agenda 2030. To tutaj wygląda mi na to, że oni nie są w stanie skontrolować tego wszystkiego na 100%, ale na przykład zwierząt leśnych to oni nie są w stanie skontrolować. No ale będą nas oszukiwać, że to skontrolowali. No ale chodzi o te nasiona, czy będą nam zabraniać tych nasion naturalnych? Oni będą zabraniać, jest taki plan i oni zlikwidować chcą. Nie będzie można sadzić sobie w ogródka. Ale czy dojdzie do tego? Tu mi w 100% nie pokazuje, czy dojdzie. To jest taka droga trochę po grudzie, można powiedzieć, w tym momencie.
ale wszystko wskazuje na to, że idzie tym torem. Nie widzę tutaj żadnych zmian, że coś na razie się będzie tu zatrzymywać w tym kierunku, więc jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości, ale takiej trochę dalszej, to oni to zlikwidują na 100%. Czyli jeżeli coś nie zniknie, bo tak tutaj widzę, że może nie wszystkie punkty oni zrealizują, ale te główne bynajmniej będą chcieli zrealizować. Czyli nie grozi nam głód, nie grozi nam głód, będziemy mieli tą syntetyczną żywność i teraz jest pytanie, czy my będziemy od tej żywności masowo umierać, to znaczy w takim szybkim tempie. Czy to przyspieszy? No to ludzie będą umierać od tej żywności. To jest na 100%. Już mówiłam o tym we wcześniejszych odcinkach, że tak będzie, więc tu się raczej nic w tym kierunku nie zmienia i nie widzę tutaj jakiegoś odwrotu tej sytuacji, więc możemy się spodziewać, że to będzie się działo z żywnością w najbliższym czasie. Najbliższej przyszłości to będzie postępować na niekorzyść dla nas. Widziałam takie posty. Czy to jest prawda, że oni sypują z nieba to, co się wszczykuje w ramię, koktajle i to gdzieś tam fruwa, tak? I my to wdychamy i my się po prostu koktajlujemy poprzez to powietrze. Gdzieś może nie wszędzie na świecie, ale gdzieś może to zrobili na próbę. Ja to widzę, że oni bardziej to w Ameryce robią. Czyli te koktajle były zrzucone w Ameryce? Z nieba? W Ameryce były zrzucone. Ale to nie jest regularnie, że oni to robią, tylko były takie, można powiedzieć, testy. A czy mają plan zrzucać to wszędzie? Koktajle z nieba. Czy to może się nie opłaca im, tylko może testują, no nie wiem. Oni to chcieliby zrzucać wszędzie, tu widzę, ale raczej to się nie wydarzy. Że to wszędzie będą zrzucać. Może to jest za droga inwestycja, ja nie wiem. Tutaj pokazuje, że raczej nie będą tego zrzucać wszędzie. A to, co do jedzenia wkładają właśnie, że te koktajle już są ponoć w jedzeniu i nie ma tego uregulowanego prawnie w Ameryce ani w Europie i właśnie chcą to wprowadzić teraz do Europy. Już w Ameryce słyszałam, że to sprzedawali. Koktajle po prostu włożone tą technologią CRISP w pomidory, w jakieś inne warzywa. Czy to jest prawda, że oni to zrobili i sprzedają? Ja bym powiedziała, że to jest tak w fazie też takich testów bardziej. Nie jest to na szeroką skalę zrobione gdzieś. Ale chcą na szeroką skalę, tak? Bo tak słyszałam, że jest taki plan. Tylko właśnie oni nie wiedzą teraz, jaka dawka, ile kto ma co zjeść i tu są różnego typu problemy. I też właśnie chcą to zrobić poza prawem. Ja tu widzę, że też ta inwestycja jest bardzo droga i to jest też problem dla nich. Oni nie są w stanie tego zrobić, no, bić każde warzywo, każdy po prostu centymetr wszystkiego nie są w stanie. Oni by musieli opatentować jakieś specjalne nasiona, które już będą miały tą cząsteczkę, może to tak, ale to no. Raczej ja tutaj nie widzę tego tematu na szeroką skalę ogólnie, że to wszędzie będzie wszędzie. No znaczy oni mają te patenty, bo ja już oglądałam takie filmy, że oni mają te patenty, tylko chodzi może o wdrożenie na szerszą skalę. No ale to tak jak mówię, to się wiąże z jakimiś dużymi kosztami tego i to jest też
to jest to, że oni jakby może wykończyli cały monopol rolnictwa tego, co my mamy obecnie i zamontowali tylko i wyłącznie jakieś wielkie korporacje, dwie, trzy powiedzmy w Europie jakieś tam, które by miały nadzór nad tą żywnością, no to wtedy można mówić o wprowadzaniu takich technologii. A w tym momencie to ja tego nie widzę w ten sposób. To jeszcze mam pytanie, czy faktycznie chodzi o Unię, czy faktycznie ta Unia, jest ten plan, że Unia chce całkowicie zlikwidować rolników, to wiemy, ale czy ten plan jest, żeby właśnie inne wielkie korporacje na całym świecie produkowały dla nas żywność, oni to będą do nas przywozić, my nie będziemy mieli w ogóle swojej żywności, a później jak będziemy, będzie nam się coś nie podobać i będą zamieszki w jakimś, będą zamieszki w danych krajach, bo nam się będzie coś nie podobało, ludzie będą strajkować, powiedzmy, tak, będą demonstracje, to Unia odetnie nam po prostu żywność, przestanie importować, nie będzie dostępu i poprzez to będzie nas kontrolować. Czy chodzi właśnie też o to, żeby to był taki mechanizm stworzony, że my nie będziemy mieli rolników, a oni będą tym sterować i nie będziemy mieli dostępu do żywności, bo tak było w Polsce na przykład w czasie stanu wojennego. No to się wiąże ogólnie, że to się wiąże z kontrolą. No to jeżeli oni będą mieli monopol na wszystko wtedy już, no to mają nas w garści. No w tym momencie jeszcze tego nie ma. Jeżeli doszłoby faktycznie do tego, to tak, to my jesteśmy ugotowani. Tak jakby ten scenariusz, który przedstawiłaś, jest prawdopodobny tutaj. Ale ja nie widzę w takiej stuprocentowej realizacji tego na dzień dzisiejszy. To nie oznacza, że żywność nie będzie truta, tak? Ale tak jakby to, co przedstawiłaś, to bo nie widzę tego w 100%, że tak się wydarzy, że doczekamy takich czasów, może nie teraz jeszcze, na najbliższej przyszłości. Ja dwa dni temu obejrzałam bardzo taki ciekawy wywiad i tam było zadane takie bardzo fajne pytanie, mianowicie chodziło o to, czy są jakieś mechanizmy. Ponownie ja oglądam pana Tomasza Piekielnika, bo on ma bardzo dobre filmy. W jednym z filmów był wywiad z kimś, kto dużo lat pracuje w Parlamencie Europejskim i doskonale się orientuje, co się tam dzieje, i było bardzo fajne pytanie zadane, które było bardzo kluczowe. Czy jest coś, co może to wszystko zatrzymać? Czy Unia ma jakieś mechanizmy, które przeciwdziałają korupcji? Lub tą korupcję mogą zatrzymać, tak? Lub mogą po prostu doprowadzić do jakichś konsekwencji, że te negatywne rzeczy, które są też częściowo skorumpowane, mogą zmienić kierunek działania na pozytywny. Coś w tym, to nie było dokładnie to, co ja mówię. To pytanie było zadane troszkę inaczej, ale to właściwie o to chodziło. Polecam gorąco ten wywiad. Ten pan, który pracuje w parlamencie, powiedział, że nie ma takiego mechanizmu, który przeciwdziała, bo wiadomo, jeśli ktoś jest złodziejem, bandytą i tak dalej, to nie zrobi na siebie przecież mechanizmu, który będzie powodował, że złodziej sam siebie będzie chciał trącić do więzienia. Tak więc nie ma w ogóle takiego mechanizmu nadzorującego te negatywne działania, tak, lub doprowadzenia do jakichś konkretnych osądzeń osób, które są powiązane z korupcją, bo wiadomo, ta osoba, która rządzi teraz w Unii, jest na samym czele, jest powiązana z ogromnymi korupcjami i nie mamy na to metody, żeby zadziałać. Znaczy są może jakieś takie metody, ale to nie są takie typowe metody stworzone przez Unię, które przeciwdziałają korupcji lub jakimś negatywnym działaniom na niekorzyść dla ludzi. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz, więc co możemy zrobić, co jest takiego w Unii, co może zatrzymać te negatywne działania. Czyli są dwie rzeczy, powiedział.
Jedna rzecz to jest, dziennikarze będą mówić jak jest, w sensie takim, że dziennikarze mają na to wpływ, aby ta prawda została ujawniona na szerszą skalę, ale my wiemy, jak, dla kogo dziennikarze pracują, więc tutaj jakby jest ten potencjał, ale nie możemy go niestety wykorzystać, bo wiemy, dla kogo oni pracują. A drugą siłą, która może to zatrzymać, to są właśnie ludzie. Czyli znów się sprowadza do tego, że to wszystko negatywne, co się dzieje, to wszystko leży tak naprawdę w naszych rękach. No bo dziennikarze odpadają, tak? Może jakaś garstka dziennikarzy takich niezależnych, jeszcze jest niezależnych, którzy mogą coś powiedzieć, żeby prawda została ujawniona. A resztę leży siła właśnie w ludziach, więc tutaj odnoszę się do żywności ponownie. Więc jeżeli ludzie dalej śpią i pozwalają na to, aby coraz więcej syntetycznej żywności pojawiało się na półkach, aby rzekomo ta naturalna żywność została zamieniona w GMO, które nie będzie markowane w żaden sposób, nie będzie informowanie na opakowaniu, że to jest GMO, bo ponoć to już się dzieje w Unii, że nawet ekologiczna żywność jest już genetycznie modyfikowana poprzez technologię CRISP i oni o tym nie informują. Jeżeli to tak będzie dalej szło tym torem, no to my będziemy w ogromnym niebezpieczeństwie. To pozostaną właśnie tylko ci rolnicy, którzy jeszcze tam ledwo co dyszą, tak, ale jeszcze coś tam są w stanie wyprodukować, ale też nie wiemy, na ile dany rolnik, skąd ma nasiona i czy tak naprawdę on też już nie ma tych nasion z CRISP. To też nie wiemy. To jest bardzo ciężki temat, żeby to zweryfikować, żeby taka osoba, która chce ugotować jakiś obiad, żeby zweryfikowała teraz, skąd nasiona pochodzą. To ja tu widzę, że ludzie są pasywni w tym kierunku, jeśli chodzi o żywność. Tak jak powiedziałam, świadomość na temat żywności w ludziach jest bardzo niska. I ludzie nic z tym nie będą robić i będzie szło tym torem, tak jak oni sobie to planują. I później niech ludzie nie mają pretensji, że jedzą zatrutą żywność, bo ludzie będą chorować coraz więcej, już chorują. Mamy plagę coraz większą chorób, która jest teraz bardzo na topie, tak? Choruje tu prawie każdy na tą chorobę teraz. Już nie będę mówić, jaka to jest choroba. Ale każdy o tym wie. Każdy się jej boi. I to będzie się pojawiać coraz więcej i więcej, jeśli to będzie szło tym torem. Więc tutaj mamy, możemy to już sobie sami odpowiedzieć na przyszłość, co nas czeka. I odnosząc się do tego filmu, co ten pan tam powiedział, że co może tu zatrzymać, to faktycznie, że ludzie są w stanie bardzo dużo zatrzymać. Ja już to powtarzałam w ostatnim jasnowidzeniu na temat żywienia także, że ludzie nic z tym nie robią i są pasywni i nie interesują się w ogóle żywnością. I on ma w 100% rację. Bo jeżeli faktycznie ludzie masowo by buntowali się na temat żywności, całego rolnictwa i tego wszystkiego, nie tylko, że rolnicy idą tam i stoją i walczą o swoje, bo całe społeczeństwo, ale mówię, to nie tylko ci, co gotują obiady w domu, jako my konsumenci, tylko po prostu wszyscy i producenci tej żywności, tak? I wszystkie gałęzie przemysłu, jeśli chodzi o żywność. Oni tam wszyscy powinni po prostu stać i oporem mobilizować zwykłych konsumentów, ludzi, tak, nas, do tego, żeby to zatrzymywać. I wtedy, ja nie mówię tu o Polsce akurat, ale o całym świecie. Jeżeli faktycznie by tak było, to oni by nie mieli szans
na zrobienie tego. Bo nikt by na to nie pozwolił, no ale tutaj mamy co mamy i tu się nie zapowiada, żeby właśnie tak jak mówiłam, te zmiany się zatrzymywały, czy po prostu w jakiś sposób się to polepszyło, tylko wręcz przeciwnie, to idzie na naszą niekorzyść i to będzie postępować, więc ja tutaj nie widzę nic dobrego z tego na przyszłość. Tu jeszcze dla kontrastu chciałam sprawdzić, czy faktycznie kraina R i Chiny, czy oni dbają na tyle, żeby właśnie nie truć swoich ludzi? Czy u nich jest ta tendencja odwrotna? Czy to widzimy? No oni nie mają takiej, oni tam część też mają żywności trochę niedobrej, ale to nie jest to, że oni będą szli tą technologią, żeby wkładać w żywność coś tam. Także to tutaj można powiedzieć w jakiś sposób jest to trochę inny temat. Nie idzie to masowo, że oni chcą powybijać i potruć swoich ludzi poprzez żywność i skażać ją celowo, bo ktoś tam stworzył sobie technologię, którą chce, na której chce zarobić i po prostu sobie stworzyć monopol, więc to nie idzie tym poradom. No to tutaj mamy tą odpowiedź, tak? Widzimy konkretnie cele. Na Zachodzie są konkretne cele, likwidacja ludności. Także to tyle z dzisiejszego jasnowidzenia. Czekajcie na kolejne odcinki. Też pytania możecie do nas zadawać pod tym filmem. Zapraszamy Was do naszego Telegrama, na nasz drugi kanał i do usłyszenia do następnego odcinka. Do usłyszenia.